Witajcie, witajcie na kanale Wildlife Super Photocam, który prowadzi Kurt de Kelek, a w sumie prowadzi ten kanał. Ja dziś mam Boże Narodzenie, dopiero rozpakowałem grip do Nikona ZF, który też będę tutaj na tym kanale testował. Tamto nagranie jest na kanale Super Photocam, to jest taki mój główny kanał fotograficzny, żeby nie mieszać kontentu ogólnie na Instagramie i ten fotografii ludzi i zwierząt, bo to był straszny miks. W zależności, bo choruję, co mogłem robić, to było więcej tego trudno się było w tym odnaleźć. Więc powstał, rozdzieliłem wildlife od fotografii ludzi i tutaj na tym kanale Super Photocam pokazywałem gripa, który wszedł do Nikona ZF, tam mówię o Nikonie ZF trochę. W Wildlife tutaj na tym kanale też będziemy, bo będziemy testowali ZF też z tym oto obiektywem. Cudeńko do mnie przyszło, rewelacyjne. Nikon 180-600, w końcu się doczekałem, długo żem czekał. To będzie główny sprzęt do tej bestii. Mój ulubiony aparat do Wildlife'u, a na co dzień do chodzenia, czy na spacery, czy tak. Być z rodziną, to jednak ZF będzie robił i do jakichś tam vlogów na gimbalu. Ok, zobaczymy, jak to wygląda. Robimy unboxing. W samochodzie trochę będzie ciasno, ale spróbujemy zrobić unboxing Nikona Z Nikona 180-600. Co my tutaj mamy w tym kartoniku? Pokrowiec i osłonę. I pokrowiec na niego, super. To zobaczymy później. Ciekaw jestem, jaki on jest duży, wiecie, bo jestem wręcz przerażony tym. Ciekaw jestem, czy mi się pomieści na przykład do plecaka, który dostałem od żony. Powiedzmy, od Mikołajowej. Dostałem to na makulatury. I zobaczmy. Sam obiektyw. A, sam obiektyw jest taki. Zobaczmy. Jest tutaj duży. Jest taki duży. Nie jest najgorzej. Biorąc pod uwagę, że on jest internal zoom, więc to jest jego maksymalna długość. Wygląda obiecująco. Także zaraz go podepnę pod Z9 i zobaczę, jak to wygląda. Trochę tego poskładam. Tutaj odepniemy to. Jakiś pokrowiec na niego będę musiał kupić. Chodź tutaj na kolanko. Niech będzie, że będziesz na kolanku. Trochę tutaj tego chowamy. Nie mogłem się doczekać do domu, jak będę w domu, więc samochodowy unboxing, jak to każdy facet gadżeciarz. Ok, zaraz go podłączę pod Z9, tylko na mnie tutaj odepnę tutaj klipsa, tego klipsa dam tu, a już go podłączam. Zdejmiemy to i pierwsze dziewicze odpalenie sprzętu. AF i ten. Ok, jest rewelacja. O Boże. Tutaj mam. Ok, zawędrowałem. Ale fajnie, bo jest ten ruch jest taki. Spoko. AF jest dużo szybszy i cichutki jest ten obiektyw. Nie słychać w ogóle, że ostrzy. Także jestem zadowolony i trzymam crossfinger, żeby mi się zmieścił tak do plecaka w całości złożony, ale nie jestem pewny, czy tak się stanie. Szkoda, że ta nóżka nie jest taka, że od razu na statyw ją można użyć. No ale cóż, dokręci się. Na statyw coś osobnego. Wiecie, z czego nie lubię w Nikonach Z? Że tu jest luz między, jak zapniemy,
to tutaj jest luz między obiektem na tym bagnecie. W Nikonie ZF tego nie było, starsza technologia, nie? Nie było wycinania laserowego i tego luzu nie było. Tutaj mamy technologię wycinanie laserowe i w ogóle, nie? XXI wiek i jest luz. Lipa straszna. Tutaj mamy AF i tak zostanie na tym, znaczy ten ostrość i zostanie na tym pierścieniu. To jest pierścień programowy, ale on chodzi tak letko, że go na pewno się przestawi, więc lepiej, żeby to robiło ostrość ogólnie. Bardzo fajnie to działa. Nie jest jakoś strasznie ten. Ciężki zestaw. Nie jest jakoś strasznie ciężki zestaw, więc wygląda tutaj elegancko. Ja bym go sobie zmienił na automatyczne, żeby mi tu na przykład auto wykrywało. Słychać, jest taki pisk AF-u. Słychać go. No. Coś tu jednak słychać, silnik. A. Ok, jest bardzo fajnie. Wygląda to obiecująco. Będę ten sprzęcik chował. Dzisiaj go potestuję w ogrodzie z ptakami. Zestaw jest fajny, bo się nie wydłuża, czyli mamy w środku się soczewki przesuwają, ja go wypoziomuję, a i tutaj będę mógł pasek zaczepić, więc też jest fajna opcja, że pasek będzie tutaj zaczepiony. No nic, teraz trzeba zbierać na jakąś fajniejszą stopkę. 95 filtr, dobra, wyłączamy ten zestaw, to tyle i do usłyszenia. Wygląda obiecująco.
Witajcie, jestem w parku z jeleniami. Sorki za dźwięk, ale muszę się nagrywać z telefonu. Nie wyciągałem jeszcze mikrofonów. Tu mam Nikona Z9 z Nikorem 180-600 i idziemy go testować. Idziemy na białe jelenie. Także pogoda dopisała. Zobaczymy, jak test wyjdzie. Jesteśmy tu z Łukaszem, byliśmy testować nasze aparaciki. On już ma obcykaną Sigma 150-600 i Canona R6, a ja byłem testować Nikora 180-600. I teraz mnie Sigma wkurwia. I dałem Łukaszowi przez chwilę zrobić zdjęcia, żeby zobaczył i chciał się zamienić. Na tylko na obiekty. Tylko na obiekty. R6 dalej wolę niż Z9. Bo duże pliki. To też. No. I w 8K nie nagrywa. A do nagrywania to ma kamerę normalną. Wnioski wam postaramy się nagrać jak najbliższym przy okazji. Dzisiaj już chyba nie, bo już jest za późno, ciemno jest. Drogi Canonie, dajesz ciała. Wypuszczasz ciemne obiektywy. Tam chyba teraz 200-800 wyszło. Ale ze światłem na, F9. Na 600 mm już jest F9, to trochę tak siarą wieje. No, także tutaj Nikon dobrą robotę zrobił, jestem bardzo zadowolony, nawet bardziej niż zadowolony, ale myśmy na jeleniach nie udało się tak do końca przetestować obiektywu, bo jeleni, w sumie jeleni nie było, ale były daleko, bo ludzie się kręcili. Byliśmy jeleni, nie wzięliśmy kaloszy. A my nie wzięliśmy kalosza. Tak naprawdę, jak już wiecie, ten kanał prowadzi inwalida i nie byłem w stanie iść tam dalej do jeleni. Po prostu przegrałem z naturą. Ale będzie lepiej, nie Łukasz? Oczywiście, kto teraz nie my. No, także... Hopa, jest hopa. Także postaramy się dograć coś bardziej ciekawego, merytorycznego na temat tego obiektywu, jak go trochę bardziej potestujemy. A chyba ten odcinek musi wam starczyć, czyli macie unboxing, car unboxing, macie samochodowy unboxing, macie kilka kadrów ode mnie z ogrodu i kilka filmików z ogrodu. Dzisiaj macie kilka kadrów tutaj z wyprawy dzisiejszej, nie jest za dużo. Rodziki i sikorki, no. To dało radę akurat.
to zawsze dopisuję w tym miejscu, bo to jest zawsze sprawdzone miejsce. Było trochę zimno, ja już mokry w butach, więc wracamy do domu po prostu. No i ciąg przygody będzie dalsza. My jesteśmy właśnie w Oxford Island, w Irlandii Północnej, to jest rezerwat. Jak to się mówi, ścisły rezerwat, ludzie mają gdzieś znaki, puszczają psy bez smyczy. No ale to tak, tak bywa. Zbudowali wielki ten placowo dla dzieci, bo to też dzikie stwory. No, to że akurat plac dla dzieci jest to dobrze, wiesz, mi się wydaje. Ale szkoda, że tak blisko czatowni jest. No trochę za blisko czatowni, mogli to lepiej rozwiązać. Ktoś nie przemyślał sytuacji. No tak, no bo to wiesz, czatownie budowali pasjonaci, a plac zabaw urzędnicy. Wyszło jak zwykle. I wyszło jak zwykle, tak to będzie wygląda. Dobra, nie zanudzam Was, do zobaczenia. Pamiętajcie, że możecie odwiedzić kanał Łukasza, który ma lukas.ludziejewski przez C, Lukas przez C, tak? Tak. No. I taki sam Instagram i taki sam profil na Facebooku, tylko na Facebooku jest, jakbyście wpisywali te dane, to wyskoczy Wam Lukas Ludziejewski, Lukas Ludziejewski fotografii, także zapraszamy na Lukas Ludziejewski fotografii i tam się będzie działo. Lepiej podlinkować pod tekst, bo i tak nie przepiszę. Będzie podlinkowane, ale żeby się tak, wiesz, może niektórzy się osłuchają, biorą, czytają. A, i tam będą też niebawem informacje na moim kanale od fotografii Super Photocam, bo to jest... Oglądacie mnie na Superfotocam Wildlife, znaczy Wildlife Superfotocam mnie teraz oglądacie, a na kanale Superfotocam będą przebitki z naszego najnowszego projektu, gdzie osoby, które nas zainteresują, będą się mogły załapać na współpracę z nami. A to mamy współpracę z trzema fotografami, jest aż. Także razem o portretach, zdjęciach portretowych, w różnych fajnych miejscach, w różnych fajnych pozycjach, w różnych fajnych konfiguracjach. Będzie co oglądać. Projekt nazywa się UVibe. Jak chcecie, to wejdźcie na stronę ovibe.uk. Tam jest trochę więcej informacji i tam jest też przekierowanie do naszego profilu na Facebooku i tam zobaczycie mniej więcej, co już w tej chwili jest, aczkolwiek to jest dopiero bardzo, bardzo mało i bardzo taki początek. Startujemy. Ta nasza wizja sprzed roku zaczyna się, jak to się mówi, materializować. O. Tak, jest jeszcze z nami Natalia, która też się zmaterializowała. Też się zmaterializowała, tak. Co by nie było, że tylko my faceci, także będzie też z nami fajna pani. Także do usłyszenia, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!